Kochani, dzisiaj będę kontynuował to, co rozpocząłem tydzień temu. Więc jeśli ciebie nie było tydzień temu, to możesz przesłuchać dla większej jasności pierwszej części z YouTube'a, więc zachęcam. Ale mam nadzieję też, że pomimo tego, że może to nie być, mogłeś nie mieć tego wstępu w tamtym tygodniu, to będzie to jasne. Chciałbym, żeby to było takie klarowne dla nas wszystkich. I tak jak osoby, które były tydzień temu, pamiętają, że rozpocząłem od pewnej historii z SS-manem. Pamiętacie SS-mana? Trudna historia, ciężka historia. Chciałbym dzisiaj też powiedzieć pewną historię na początek. Posłuchajcie. Umarł stary, poważany przez wszystkich za swoją mądrość i świętość rabin. W czasie pogrzebu wszyscy mówcy opiewali jego pobożne życie, choć on sam jeszcze przed śmiercią wydawał się być niezwykle smutny, jakby niezadowolony ze swojego życia. W niebie na zmarłego już przed bramą czekały całe zastępy aniołów, które poprowadziły rabina przed tron Najwyższego, nieustannie śpiewając. Widząc smutną twarz rabina, Bóg zapytał: mój synu, co cię trapi? Przecież całe niebo i ziemia cieszą się twoim świętym życiem. Mój Boże, chyba jednak nie wszystko było w moim życiu dobre, skoro mój jedyny syn krótko przed moją śmiercią przeszedł na chrześcijaństwo. O, rozumiem cię doskonale, mówi Bóg, ale nie przejmuj się tym. Wyobraź sobie, że mój syn zrobił dokładnie to samo. Troszkę inna historia. Kochani, nie przejmujcie się. Jezus zrobił to samo. Jezus zrobił to samo. Nie musimy się niczym przejmować. Okej. Okay. Proszę pierwszy slajd. Pierwszy z drugiej części. Druga część słowa na temat błogosławieństwa w Nowym Przymierzu. Ja tak jak powiedziałem wam tydzień temu, ja chcę mówić o Nowym Przymierzu versus Stare Przymierze po to, żebyśmy wiedzieli, co mamy, w czym żyjemy. Wiecie, tak jak powiedziałem tydzień temu, wydawałoby się, po co o tym mówić? Okazuje się, Biblia pokazuje, że jest to realnym zagrożeniem, że możemy wracać do starego. Możemy wracać do starego. To jest normalna tendencja każdego człowieka. Więc ja chcę mówić o Nowym Przymierzu, o błogosławieństwie w Nowym Przymierzu. Mówiłem wam, że tak jakby podkreślałem, chcę króciutko zrobić przypomnienie pewnych ważnych, istotnych rzeczy, bo też wydaje mi się, że pewne rzeczy wzbudzają więcej kontrowersji między nami. W ogóle generalnie one w Kościele, nie tylko u nas w tej społeczności, tylko w ogóle w Kościele. Więc chcę przypomnieć i jakby podkreślić jeszcze raz pewną rzecz. Proszę kolejny slajd. W Nowym Przymierzu błogosławieństwo otrzymujemy na podstawie zasady darmowego daru przez wiarę w obietnicę Boga. Myślę, że to jest prawda, która jest znana dla każdego z nas. Jak gdybym zapytał was, w jaki sposób otrzymałeś zbawienie, to możesz powiedzieć: za darmo, z łaski Boga. Tak? Bo otrzymaliśmy zbawienie za darmo. Oczywiście zbawienie nie jest za darmo, bo ktoś zapłacił za to zbawienie, prawda? My mówimy, my mamy to za darmo, z łaski przez wiarę. Powiedziałem wam, że wiara jest drzwiami, przez które otrzymujemy łaskę. Skoro Bóg kocha nas i daje nam łaskę, wiara jest tymi drzwiami, przez które ta łaska przechodzi. Ale my to mamy za darmo. Jezus zapłacił drogo, a my mamy za darmo. I to jest nowe przymierze. Myślę, że żaden człowiek, żaden chrześcijanin nie powinien mieć, chociaż niestety w Kościele tak nie jest, ale my nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Ja bym nie chciał, żebyśmy w ogóle w tej społeczności, żeby ktokolwiek miał jakąkolwiek wątpliwość, że każde Boże błogosławieństwo jest za darmo z łaski Boga i przychodzi przez wiarę. Ale zwróćcie uwagę też, że to dotyczy nie tylko naszego wiecznego życia z Bogiem, ale to dotyczy każdej łaski, każdego błogosławieństwa, jakie otrzymujemy od Boga. Nie tylko wieczne życie masz z łaski, uzdrowienie masz z łaski, zaopatrzenie masz z łaski, przebaczenie masz z łaski, wolność od grzechów masz z łaski. Wszystko jest z łaski, musisz tylko uwierzyć, że Jezus ciebie kiedyś weźmie do nieba. Musisz uwierzyć
i wyznać swoimi ustami, że jest twoim zaopatrzycielem. Musisz uwierzyć i wyznać swoimi ustami, że jesteś że jest uzdrowicielem. Zrozumcie, każda prawda wymaga tego, żebyśmy uwierzyli w nią i wyznali swoimi ustami. Jezus mówi w 10 Paweł, konkretnie Paweł mówi, 10 rozdział listu do Rzymian, 10, że jeśli sercem swoim uwierzysz i ustami wyznasz, będziesz zbawiony. I to dotyczy nie tylko wiecznego życia, ale każdej prawdy. Zrozumcie, możesz uwierzyć, że Jezus ciebie zbawi kiedyś i pójdziesz do nieba razem z Nim, ale możesz nie uwierzyć, że jest twoim zaopatrzycielem. I tego możesz nie wyznawać swoimi ustami i nie będziesz zbawiony. Rozumiecie? Każda prawda, każda obietnica, którą otrzymałeś od Jezusa, wszystkie są tak. Ale wszystkie musisz uwierzyć w sercu i wyznać swoimi ustami. Wtedy będziesz zbawiony. To nie jest w pakiecie, to nie jest tak, że wszystko otrzymujesz w pakiecie już, od razu. W momencie, w którym staliśmy się chrześcijanami, nie przestaliśmy chorować, nie przestaliśmy cierpieć niedostatek. Dlaczego? Bo to nie jest automatyczne. Łaska nie działa w sposób automatyczny. Musisz uwierzyć w sercu w daną prawdę, wyznawać swoimi ustami i wtedy będziesz oglądał zbawienie. Ale generalnie, bo to jest inny temat, ale generalnie chodzi o to, że w Nowym Przymierzu mamy wszystko za darmo z łaski Boga. Przez wiarę. Natomiast kolejny slajd. W Starym Przymierzu błogosławieństwo otrzymujemy na podstawie zasady coś za coś, czyli zasady siania, zbierania. Pamiętacie, cytowałem wam fragment, na przykład znany bardzo fragment, który polecam każdemu z was. 28 rozdział 5 Mojżeszowej. To jest niezwykły rozdział, który mówi o tym, właśnie o czym on mówi. To jest bardzo ciekawe, o czym on mówi ten fragment. Jeśli ktoś baczniej czyta Biblię, to powinien znać ten rozdział. 28 rozdział 5 Mojżeszowej. On mówi o błogosławieństwie i o przekleństwie pod Starym Przymierzem. Więc on mówi, w jaki sposób będziesz otrzymywał błogosławieństwo? Bóg mówi, jak będziesz spełniał przykazania. Jak będziesz spełniał przykazania, to wtedy będziesz błogosławiony, tak? Tak mówi Stare Przymierze. Pod Starym Przymierzem jest tak. Jeśli wypełnisz przykazania, to wtedy przyjdą na ciebie błogosławieństwa. Ale dalej ten rozdział mówi tak. Ale jeśli ich nie wypełnisz, to wtedy przyjdą na ciebie przekleństwa. A więc to jest zasada siania, zbierania. Co posiejesz, to zeżniesz. Jak będziesz siał dobre życie, to będziesz zbierał błogosławieństwo. A jak będziesz siał złe życie, to będziesz zbierał przekleństwo. A więc pod Starym Przymierzem błogosławieństwo otrzymujesz według zasady siania, zbierania. I ta zasada jest widoczna w całej Biblii. Stare Przymierze jest oparte o zasadę siania, zbierania. Cytowałem fragmenty, więc jeśli tylko będziecie chcieli, to możecie do tego wrócić. I ja jestem zadziwiony, powiem wam szczerze, że jestem zadziwiony, że my w chrześcijaństwie, mówię tak ogólnie, nie mówię o naszym zborze, tylko ogólnie mówię o chrześcijaństwie, że my w chrześcijaństwie mamy tendencję, żeby powracać do starego. Jest taka tendencja, żeby wracać do Starego Przymierza. W pewnych sferach mamy tendencję, żeby wracać do pewnych sfer ze Starego Przymierza, żeby pewne rzeczy wyciągać na nowo. I co jest ciekawe, to jest, w chrześcijaństwie to jest bardzo różnie. Zwróćcie uwagę, że już na początku, w pierwszym kościele, właśnie o tym traktuje list do Galacjan. O tym, że były problemy, że Kościół, pomimo tego, że weszli w Nowe Przymierze przez krew baranka, to wracali z powrotem do starego. I Paweł napomina Kościół w Galacji, mówi, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Oni mieli tendencję, żeby wracać do obrzezania. Pamiętajcie, że Kościół w Galacji, w ogóle pierwszy Kościół, to był Kościół złożony w dużej części z nawróconych Żydów. I oni byli przyzwyczajeni do pewnych praktyk ze Starego Przymierza i mieli takie pokusy, żeby nawróconych chrześcijan, między innymi w Galacji, na nowo obrzezywać, żeby powiedzieć, no wprawdzie jesteście zbawieni, wprawdzie Chrystus was przyjął, ale musicie dać się obrzezać. To był ich problem. Widzicie, my dzisiaj nie mamy tego problemu. Myślę, że nikt z nas nie chce się obrzezać. Zwróćcie uwagę, Kościół dzisiaj nie ma z tym problemu. Wiecie dlaczego? Bo w Biblii
Problem obrzezania jest bardzo jaskrawo pokazany. Bardzo wyraźnie to jest pokazane i dlatego my dzisiaj nie mamy tendencji, żeby wracać do obrzezania. Ale już pierwszy Kościół przejawiał takie tendencje powrotu do Starego Przymierza. I pomimo tego, że my dzisiaj nie mamy problemu z obrzezaniem, to jest Kościół dzisiaj w niektórych sferach próbuje wracać. Niektórzy ci powiedzą na przykład, nie możesz tak jak w Starym Przymierzu jeść mięsa wieprzowego, bo jest nieczyste. Nie mówię, że w ogóle mięsa, tylko wieprzowego akurat. Dlatego, że tak mówił zakon. Tak? Ja nie chcę krytykować Kościoła, ale chcę powiedzieć, że są takie tendencje. W niektórym Kościele usłyszysz takie coś. W innym Kościele usłyszysz na przykład, powiedzą ci tak, żebyś był błogosławiony, musisz dawać dziesięcinę. To też jest wyciągnięte ze Starego Przymierza. Tak na marginesie powiem wam, że mam wrażenie, że my się zbliżamy do momentu, kiedy będziemy mówili o finansach. Ale ja nie chcę dzisiaj mówić o finansach. Chcę tylko powiedzieć, że mamy tendencję, Kościół ma tendencję, żeby wyciągać pewne rzeczy ze Starego Przymierza. Mamy takie tendencje. Jedni wyciągną to i powiedzą ci, my musimy to robić. Pomimo tego, że jesteśmy Kościołem, to musimy robić pewną rzecz, która była w Starym Przymierzu. I popatrzcie, Paweł krytykując Galacjan, bo list do Galacjan, jak już wam wspomniałem, on dotyczy tego problemu, powrotu do Starego Przymierza. I Paweł mówiąc im o Starym Przymierzu, mówi do nich tak, proszę kolejny slajd, to jest 5 rozdział listu do Galacjan. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Więc jeśli wracasz do zakonu, to powiem ci, wypełnij cały zakon. Wypełnij cały zakon. Kto dał nam prawo, kto dał Kościołowi prawo, żeby wyciągać jedną prawdę, albo tą, albo jakąś inną? Kto dał nam prawo, żebyśmy wyciągali sobie coś z tego? Chcesz wypełniać zakon? Wypełnij cały zakon. Paweł mówi, wy Galacjanie wyciągnęliście sobie z zakonu obrzezanie, no to wypełniajcie cały zakon. Dlatego właśnie między innymi powiedziałem wam, uważam, że Żydzi są dziś bardziej błogosławieni niż chrześcijanie, dlatego że wypełniają lepiej zakon niż my. Mamy tendencję, żeby wyciągać pewne rzeczy, które nam się wydają właściwe. A kto dał ci prawo, żeby być arbitrem w tej sprawie? Żeby w taki arbitralny sposób decydować, to możemy zachować, a tamto nie. Tamto jest nam niepotrzebne, a to jest okej. Więc wypełnij cały zakon. Ja powiedziałem też, że zakon, Stare Przymierze, oparte jest o zasadę siania, zbierania. Co zasiejesz, to będziesz zbierał. I powiedziałem też taką rzecz, która wydaje mi się wzbudza kontrowersje, bo jestem przekonany co do tego, że ta zasada działa. Cały czas działa. Będzie działać cały czas. Ale powiedziałem, że ja nie chcę być poddany tej zasadzie. Ja nie chcę być poddany tej zasadzie, dlatego że zasada nowego przymierza, łaski, otrzymania za darmo, przez wiarę błogosławieństwa jest dużo lepsza. Jest dużo lepsza. Zwróćcie uwagę na taką rzecz. Chcę podkreślić tylko dwie kwestie. Ja już o tym wspominałem tydzień temu, ale jeszcze to przypomnę, że zasada siania i zbierania, zasada siania i zbierania działa w dwie strony. To, co jest problemem zasady siania i zbierania, to jest to, że ona działa w dwie strony. Jeśli chcesz żyć według zasady siania i zbierania, to pamiętaj, że z niej będziesz czerpał błogosławieństwo, jeśli będziesz czynił dobrze. Ale jeśli nie będziesz czynił dobrze, to spodziewaj się przekleństwa. Widzicie, ja widzę w Kościele ludzi, którzy chcą czerpać z zasady siania i zbierania, ale oni nie mają świadomości, że wszystko będzie dobrze, jak będzie dobrze. Czyli jak będą dobrze robili, to będą dobrze mieli. Ale ta zasada mówi, że jeśli będziesz czynił zło, to przyjdą na cię wszystkie te przekleństwa. Dlatego powiedziałem, ja nie chcę być poddany tej zasadzie. Czy ja z niej korzystam? Tak. My wszyscy, kochani, korzystamy. Dopóki żyjemy na tej ziemi, to wszyscy korzystamy z zasady siania i zbierania, bo to jest zasada, która dotyczy ziemi. Tej ziemi. W niebie nie będzie zasady siania i zbierania.
W niebie nie ma zasady siania i zbierania. Ta zasada dotyczy ziemi. My będziemy z tego korzystali zawsze. Ale ja nie chcę być tej zasadzie poddany. Ja wolę otrzymywać błogosławieństwo z łaski przez wiarę. Rozumiecie? Ja wolę otrzymywać błogosławieństwo z łaski przez wiarę. Popatrzcie, Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, proszę kolejny slajd. Ewangelia Mateusza 5, rozdział 18. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. To jest fragment, w którym Jezus potwierdza, to wszystko działa. Zadałem pytanie tydzień temu, czy zasada siania i zbierania działa? I łącznie ze mną wiele osób odpowiedziało, tak, działa, to prawda. Ta zasada działa. My widzimy ją na przestrzeni całej Biblii, całej, i Nowego, i Starego Przymierza. Na przykład, kolejny slajd. Księga Ozeasza 8:7. Bo sieją wiatr i będą zbierać burze. Zwróćcie uwagę na taką rzecz. Chcemy błogosławieństwa. Wiecie, ja wielokrotnie słyszałem o tym, że Żydzi to jest błogosławiony naród. I myślę, że generalnie się zgadzamy. Pamiętam, jak słyszałem różne opowieści o tym, jak mają wielu noblistów, wielu mądrych ludzi. Zrobili oazę na pustyni, wbrew temu, co się dzieje wokół wśród narodów arabskich dookoła Izraela. Ludzie, którzy byli błogosławieni w narodach, gdziekolwiek są, tam są wśród elit. Błogosławiony naród. I my czasami mówimy tak, my chcielibyśmy takiego błogosławieństwa. Ale pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam, zasada siania i zbierania działa w dwie strony. Otrzymasz błogosławieństwo, ale otrzymasz też przekleństwo, jak ci się noga powinie. I to jest właśnie historia Żydów. Bo pamiętajcie, że pomimo tego, że Żydzi byli błogosławieni i są błogosławionym narodem, to jednocześnie byli narodem, który był najczęściej eksterminowany i był na niego najczęściej wydawany wyrok. Żydzi z jednej strony cieszyli się ogromnym błogosławieństwem, a z drugiej strony płakali z powodu przekleństwa. Wspomniany przeze mnie 28 rozdział 5 Mojżeszowej, który mówi o błogosławieństwie i przekleństwie z wypełniania zakonu. On wspomina taki, myślę, że nie chcę tego cytować dokładnie, on mówi o tym, że 37 werset mówi, że jeśli nie spełnisz wszystkich tych przykazań, to będziesz, ja cię rozproszę wśród narodów ziemi, i będziesz wśród tych narodów przedmiotem szyderczych przypowieści i drwin. Czy to nie jest historia Żydów? Dokładnie to jest historia Żydów. Najwięcej dowcipów jest o Żydach. Najwięcej dowcipów negatywnych jest o Żydach i o Chucku Norrisie. Zresztą, wiecie, to nie jest przypadek. Chuck Norris to jest chrześcijanin. To nie jest przypadek, że o nim są dowcipy i o Żydach. Ale chcę wam powiedzieć, na Żydach się dokładnie wypełniało błogosławieństwo z zakonu i przekleństwo z zakonu. To jest ich historia. Z skrajności totalnych. To jest niesamowite. Ja powiem wam, ja tego nie chcę. Ja nie chcę, żeby działała we mnie zasada coś za coś. Ja chcę być błogosławiony przez wiarę, z łaski przez wiarę. Ja wolę błogosławieństwo Nowego Przymierza. Ono jest większe, ono jest lepsze. Jeszcze będę o tym mówił. Inny fragment, żeby nie było, że to dotyczy tylko Starego Przymierza. To dotyczy także obecnych czasów, w których żyjemy. 1 Koryntian, proszę, slajd. 15:40. To jest jeden z wielu fragmentów w Nowym Testamencie. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Na marginesie ten cytat dotyczy zmartwychwstania. Powiem wam, że nauczanie na temat zmartwychwstania jest rewelacyjne. Nie wiem, czy... Ja nie słyszałem tutaj nauczania o zmartwychwstaniu chyba w tej społeczności, a powiem wam, że List do Hebrajczyków mówi, że to jest podstawy. Nauczanie o zmartwychwstaniu to są podstawy wiary. I nauczanie o zmartwychwstaniu jest związane właśnie z zasadą siania i zbierania. Ale to jest na inny temat. Jednak mówię o tym dlatego, że chcę wam powiedzieć, zasada siania i zbierania, ona jest obecna i będzie obecna zawsze. Dlatego, że dopóki będzie siew i zbiór, dopóki będzie dzień, noc, lato, zima, dopóty to będzie trwało. Zasada siania i zbierania jest związana z ziemią i ona będzie zawsze funkcjonowała. Później pokażę jeszcze inne rzeczy, inne fragmenty. Chciałbym wam
powiedzieć teraz, zacytuję fragment i chciałbym, żebyśmy się przypatrzyli temu fragmentowi, żebyście zobaczyli, w jaki sposób my, chrześcijanie, mieszamy te dwa przymierza z sobą. W jaki sposób my wyciągamy coś ze Starego Testamentu, czytamy Stary Testament przez nasz pryzmat i robimy tak, jak chcemy z tym fragmentem. Co jest poniekąd uzasadnione? Proszę kolejny slajd. Historia dotyczy wyjścia Izraelitów z Egiptu. Pamiętacie, wyszli z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, wyszli na pustynię, nie mieli wody do picia i zaczęli szemrać przed Bogiem. I druga Mojżeszowa mówi tak. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka, dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. I kolejny slajd. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bom ja Pan, Twój lekarz. Znany fragment? Znany? Myślę, że znany dla nas, dlatego że my mówimy o Bogu, który jest naszym lekarzem. Czy my chcemy, żeby Bóg był naszym lekarzem? Chcemy. My bierzemy tę obietnicę z Biblii, bo to jest obietnica z Biblii, tak? My bierzemy tę obietnicę i mówimy, my to bierzemy dla siebie. Pan jest moim lekarzem. Tylko problem polega na tym, że to jest napisane w Starym Testamencie. Starym Przymierzem. A wiecie, jak jest pod Starym Przymierzem? Tak jak wam powiedziałem, Stare Przymierze oparte jest o zasadę siania, zbierania. Co posiejesz, to będziesz żął. Co to znaczy? Jak mówi ten fragment? Proszę, pokaż go jeszcze raz, Michał. Podkreśliłem te słowa. To jest ta implikacja, na której oparte jest Stare Przymierze. Implikacja, czyli jeśli coś zrobisz, to coś ci się stanie. Jeśli będziesz pilnie słuchać przykazań, będziesz pilnie je wypełniał, jeśli będziesz pilny w tym, to wtedy Bóg będzie twoim lekarzem. Więc mam pytanie. Drogi bracie Andrzeju, zapytam ciebie, bo udzielisz mi właściwej odpowiedzi. Czy chcesz, żeby Bóg był twoim lekarzem, jeśli będziesz spełniał przykazania? Amen. Dokładnie tak jest. Nie, pokazał, że nie chce. Czy chcesz, żeby Bóg był twoim lekarzem? Tak. Ale czy chcesz, żeby był twoim lekarzem, jeśli będziesz spełniał przykazania? Nie. A jak chcesz, żeby był twoim lekarzem? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? My bierzemy ten fragment ze Starego Testamentu i nie zauważamy, że on jest napisany dla Żydów pod Starym Przymierzem. Czyli jest im powiedziane tak, Bóg będzie waszym lekarzem, jeśli wypełnisz przykazania. A jeśli nie wypełnisz przykazań, no to nie będzie twoim lekarzem. Zrozumcie, czytamy Stare Przymierze i nie patrzymy przez pryzmat nowego na to Stare Przymierze. Wyciągamy to, co chcemy i dobrze, bo Bóg jest naszym lekarzem. Nowy Testament to potwierdza, że Bóg jest naszym lekarzem, że chce być lekarzem przez wiarę. Ale w Starym Testamencie tak nie było. Kiedy on do nich to mówi, to powiedział, jeśli będziesz spełniał przykazania. Jeśli będziesz spełniał przykazania. Czy chcesz, żeby Bóg był twoim zbawicielem, żeby wziął cię do nieba, jak będziesz żył dobrym życiem? Nie. Zrozumcie to, co wam powiedziałem. Ewangelia nie mówi tego. Ewangelia mówi, że pójdziesz do nieba z łaski przez wiarę, jeśli oddasz swoje życie Jezusowi. Nie dlatego, że jesteś dobrym człowiekiem. Jak myśli większość ludzi? Większość religijnego sposobu myślenia, tak powiem. Na czym się opiera? Jeśli będę żył dobrym życiem chrześcijańskim, to pójdę do nieba. Jeśli będę żył dobrym życiem. To jest dokładnie to, co jest w Starym Przymierzu. Dlatego, że większość religijnego sposobu myślenia oparta jest o Stare Przymierze. O zasadę Starego Przymierza. Jeśli, to wtedy to się stanie. To wtedy będę miał błogosławieństwo. Ale chcę zwrócić waszą uwagę na tym, w tym fragmencie, bo ja zacytowałem troszkę dłuższy fragment. Proszę kolejny slajd. Ja w kolejnym slajdzie powtórzyłem jeszcze to, co jest na początku. Zanim on mówi, jeśli, to zwróćcie uwagę, co się dzieje.
Izraelici przybywają do miejscowości Mara, tam nie mają wody i zaczynają szemrać. Czyli co się pojawia? Pojawia się narzekanie, szemranie, czyli grzech, czyli niewiara. Oni przestali wierzyć, że Bóg będzie ich zaopatrzeniem, że Bóg da im wodę. Oni przestali w to wierzyć. Wędrują trzy dni i zapominają o tym, że Bóg rozdzielił Morze Czerwone i myślą sobie, a może On nas wyprowadził, żeby nas zgubić na tej pustyni. Zaczynają wątpić w miłosierdzie Boga, w Jego miłość. Zaczynają wątpić w drogę, jaką idą. Rozumiecie? W momencie, w którym pojawia się niewiara, to co się pojawia? Proszę jeszcze raz ten fragment. Oni wołają, co będziemy pić? I na końcu to, co podkreśliłem. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo. To jest ciekawy fragment. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni jeszcze nie doszli do góry Synaj. Gdzie Mojżesz dostał przykazania? Na górze Synaj. Ale to nie było jeszcze w tym momencie. Oni jeszcze nie mieli przykazań. A mimo to Bóg mówi, tam ustanawiam dla was prawo i przykazania. To jest ciekawe. Wiecie dlaczego? Bo mówi tak, dalej właśnie mówi to. Jeśli będziesz. Co on ustanowił? On ustanowił zasadę przykazań. Jeśli, zasadę sianie, zbieranie. Jeśli. Ja bardzo lubię ten temat. To jest temat prawa. Powinienem zostać antyprawnikiem. Bardzo lubię temat prawa w Biblii. Ale to jest inny temat. To jest inny, to jest głęboki bardzo temat. Myślę, że kiedyś może będziemy troszkę więcej o tym mogli mówić, ale nie chcę za bardzo w ten temat odpłynąć. Ale chcę zwrócić waszą uwagę na to. Prawo, zasada siania i zbierania pojawia się w twoim życiu wtedy, kiedy zaczynasz wątpić w Boga. Jak masz wiarę w Boga, to przyjdzie łaska. Ale jak zaczynasz wątpić w Boga, to przyjdzie zasada siania i zbierania. I to, co jedyna rzecz, która ci zostanie, jak posieję, to wtedy zbiorę. To jest prawo duchowe. To jest głęboki temat, tylko daję taką zajawkę. Proszę kolejny slajd. Prawo pojawia się tam, gdzie brakuje wiary, tak jak było w przypadku Izraela. Tam się pojawia prawo. Dlatego ja powiedziałem, ja jestem przeciwnikiem. W pewnym sensie tylko. Ja mówię głęboki temat, dlatego że na tej ziemi prawo jest jedyną siłą, która jest w stanie utrzymać porządek społeczny. Niestety tak jest. Dlatego, że na tej ziemi jedynie prawo, jedynie zasada siania, zbierania, jedynie to, że złodziej wie, że jak ukradnie, to dostanie więzienie, to go powstrzymuje. Jedynie prawo jest w stanie utrzymać porządek na tej ziemi. Ale w Królestwie Bożym tak nie jest. Tam jest tylko prawo miłości, które utrzymuje porządek we wszystkim. Prawo, to ziemskie prawo, to jest słaba alternatywa, ale na tej ziemi nie ma niczego innego i lepszego. Tak jak demokracja, niestety. W niebie nie będzie demokracji, ale na tej ziemi, jak widzimy, demokracja jest jedynym ustrojem, który jest w stanie utrzymać porządek. Tylko dlatego, że nie mamy Bożych Królów. A gdybyśmy mieli Bożego Króla, a będziemy mieli w Królestwie Bożego Króla, Jezusa, dlatego tam będzie porządek właściwy. Tak jak mówię, to są pewne różnice. Na tej ziemi jest inaczej niż w niebie. To jest oczywiste niby dla nas. Tak to funkcjonuje niestety. Proszę kolejny slajd. Zasada siania i zbierania jest zasadą najemników, niewolników. Dlatego ja pytałem was, czy chcesz żyć według tej zasady? To jest zasada najemników. Wiecie, ja byłem najemnikiem w pracy. Ja nająłem się do pracy. W pewnym sensie stałem się niewolnikiem. Wiecie, ja nie byłem niewolnikiem w takim sensie jak dawniej, że nie mogę się wycofać. Mogłem powiedzieć pracodawcy, nie, dziękuję, bye bye, idę do domu, poszukam innej pracy. Ale w momencie, w którym podpisujesz umowę, w którym stajesz się najemnikiem, to wtedy co się staje? Podpisujesz umowę, że codziennie o 6 rano, na przykład, tak jak było w moim przypadku, przychodzę do pracy. Co to znaczy? Że nie wolno mi przyjść o 7.
Tak? Skoro zobowiązałem się w umowie, że będę przychodził o 6, to nie wolno mi przyjść o 7, czyli jest nie wolno mi, czyli jestem niewolnikiem. Tak? Najemnik to inaczej niewolnik. I na co się umówiłem z moim pracodawcą? Umówiłem się, że jak będę pracował cały miesiąc, to na koniec miesiąca on mi wypłaci. Zasada siania, zbierania. Zasada siania i zbierania to jest zasada niewolników, najemników. Wyobraźcie sobie, że pracodawca, który ma zakład pracy, wielką fabrykę, on umawia się z takimi ludkami jak ja i mówi, jak będziesz pracował, dostaniesz tyle i tyle. Z drugim się umawia, jak będziesz tyle pracował, dostaniesz tyle i tyle. Ma wielu najemników, wielu ludzi, którzy podpisują umowę najemniczą, niewolniczą umowę siania, zbierania. Nie da mi za darmo, da mi wtedy, kiedy będę pracował. Ale ten szef wielkiego zakładu pracy ma też syna w swoim domu, który nie pracuje, siedzi przed telewizorem, przegląda kanały, jeździ wypasionym autem szefa i on ma. Za co? Za darmo. Tylko dlatego, że jest synem. Tak? Syn ma za darmo. Proszę kolejny slajd. Dla dzieci jest łaska. Dziecko nie musi zapracować na przychylność taty. Czyż nie? Więc pytam się, czy chcesz, żeby działała w tobie zasada siania, zbierania? To jest zapłata za twoje życie. Zapłata za twoją pracę, za to, co zrobiłeś. Po co ci Jezus, jeśli i tak pracujesz na to? Syn nie musi. Abraham miał dwóch synów. Jeden nazywał się Izmael. To był syn urodzony z niewolnicy. Syn urodzony tylko dlatego, że Abraham nie uwierzył. Zwróćcie uwagę, Izmael się pojawił na świecie z powodu niewiary Abrahama. On nie uwierzył, że Bóg może to zrobić, pomimo jego podeszłego wieku. Nie uwierzył. Spłodził syna, nazwał go Izmael, narodził się on z Hagar. Drugi syn narodził się z obietnicy, nazywał się Izaak, syn Sary. List do Galacjan, ten sam list, dlatego wam polecam list do Galacjan, przeczytajcie go. On mówi na te tematy. Bardzo obszernie. Cały list w zasadzie tego dotyczy. I list do Galacjan mówi tak na ich temat. Proszę kolejny slajd. W 4 rozdziale. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Zwróćcie uwagę, to jest obraz dla nas. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, który rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Drugie przedstawia Nowe Jeruzalem. I nas, pogan, którzy zostaliśmy przyjęci przez wiarę w Jezusa. Przymierze z góry Synaj rodzi w niewolę. Nie bój się powiedzieć Żydowi, powiedz mu, kochany bracie, jesteś w przymierzu, które cię zrodziło w niewolę. Zasada siania i zbierania rodzi w niewolę. My się nie musimy tego obawiać. Oni mają przymierza, ale kiedy się rodzą, rodzą się w niewolę. W niewolę. Jak zrobię, to będę miał. Jak dam, to dostanę. To jest niewola, to jest zapłata niewolników. A mamy za darmo, jak synowie. Siedzisz sobie w domu przed telewizorem taty i masz za darmo, przez łaskę taty, bo tato cię usynowił. To jest nowe przymierze. Dlatego list do Galacjan mówi, są dwa przymierza. Jedno jest nowe przymierze, które rodzi cię do wolności. I jest stare, które rodzi w niewolę. Kolejny slajd, proszę. Coś za coś. Kolejny slajd, proszę. Tutaj, to jest kolejny, tak? Przepraszam. Przegapiłem jeszcze jeden. Okej. Okay. Ten sam list do Galacjan mówi właśnie o tej zasadzie. Pamiętajcie, proszę, Paweł krytykuje Galacjan, krytykuje ten Kościół za to, że oni odchodzą od nowego przymierza. On mówi do nich tak, Galacjanie, weszliście w nowe przez wiarę. Dostaliście to samo, co dostali Żydzi. Oni zostali odcięci od winnego krzewu, a wy zostaliście wszczepieni. Zostaliście i macie to wszystko, czerpiecie z winnego krzewu. A teraz znowu zawracacie do starego przymierza?
Skoro zostaliście wszczepieni przez wiarę, to po co zawracacie do Starego Przymierza? Kontekst tego listu jest zdecydowanie negatywny. Pamiętajcie, on ich krytykuje, Galacjan, za ich postawę. I mówi w tej... Ja mówię wam o całym tle tego listu. Całe tło jest negatywne. I on mówi do nich tak, w 6 rozdziale. Nie błądźcie. Mówi, nie błądźcie, Galacjanie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Czyli co mówi? Mówi, że ta zasada działa. Jeśli tylko wejdziesz pod stare przymierze, to ta zasada działa. I on mówi tak, jak będziesz siał dla ciała swojego, to z ciała będziesz żał skażenie. Będziesz siał dla ducha, będziesz żał życie wieczne. Czy my siejemy dla ducha? Powiem wam, kiedy ja spędzam czas z Jezusem, kiedy spędzam czas z Bogiem, z Biblią, to ja zbieram owoce z tego. To jest normalne. Ta zasada działa. Dopóki ja jestem w ciele, to zasada będzie działała. Coś wam jeszcze powiem na temat tej zasady. Na temat zasady siania i zbierania. Zwróćcie uwagę. Wiecie doskonale, obserwujecie, słyszycie, co się dzieje w mediach, słyszycie, co ludzie mówią. Kiedy rolnik dzisiaj sieje ziarno, to musi dużo więcej zasiać, dużo więcej włożyć w ziemię, dużo więcej nawozów niż kiedyś. Ja byłem na zbiorach jabłek, to wiem, że mówili nam ci sadownicy, że oni 20 razy pryskają jabłka. 20 razy. Oni sami to powiedzieli. Mucha nie siada na tym jabłku. Ono jest w dotyku, taki proszek był, jak żeśmy zrywali. Mucha nie siada. Oni muszą naprawdę dużo posiać, czyli muszą dużo więcej włożyć, żeby coś zebrać. Dawniej posiali i zbierali, a dzisiaj musisz dużo więcej zasiać. Chcę wam powiedzieć, że z powodu skażenia ziemi to musisz dużo więcej włożyć w ziemię, dużo więcej pieniędzy, twojej pracy, dużo więcej włożyć, żeby zebrać to, co kiedyś otrzymywali łatwiej, przy mniejszym nakładzie pracy. Rozumiecie? Zasada siania i zbierania, bardziej bym powiedział, skażenie dzisiaj sprawia, że sianie i zbieranie jest trudniejsze. Wymaga więcej pracy. I podobnie jest, jeśli chodzi o twoje życie z Bogiem. Jeśli żyjesz według siania i zbierania, to coś ci powiem. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo dzisiaj jest większy natłok informacji. Wracasz z pracy, jesteś zmęczony natłokiem informacji w twojej szkole, w pracy, gdziekolwiek jesteś. Masz mnóstwo zadań, masz mnóstwo myśli. Otacza cię telewizja, otacza cię internet, otaczają cię różne pokusy. Widzisz to, tamto w telewizji, w różnych mediach. Cały czas dochodzą SMS-y, dochodzą WhatsAppy i tak dalej. My jesteśmy otoczeni wieloma rozpraszaczami. Siadasz przed Bogiem, bierzesz Biblię do ręki i jest ci trudno się skoncentrować. W dawnych czasach było łatwiej się skoncentrować, bo nie było tyle rozpraszaczy. W dzisiejszych czasach trudno jest się skoncentrować. Trudno jest zebrać coś z czasu z Bogiem, bo trzeba naprawdę poświęcić czas i wysiłek, żeby się skupić na Bogu. Dlatego, że tak działa zasada siania i zbierania. I ona wszędzie z powodu skażenia. Czy to jest skażenie na ziemi, fizyczne skażenie, tak jak w przypadku rolników, czy to jest skażenie w duchu, w duszy, ono działa tak samo. Działa tak samo. List do Hebrajczyków mówi na temat nowego przymierza. Ja wam powiedziałem już, cytowałem fragment, ten fragment i troszkę inny werset z 8 rozdziału listu do Hebrajczyków, mówiąc o tym, że to, co stare, mówi autor, to, co jest stare, jest bliskie zaniku. Nowe jest lepsze. I ten sam rozdział mówi coś takiego. Proszę kolejny slajd. 8 rozdział, 6 werset. Teraz zaś, mowa o Jezusie, teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Nowe jest lepsze. Nowe jest lepsze. Kochani, nie bójmy się tej prawdy. Mam wrażenie, że mamy też takie pewnego rodzaju taki lęk. My dzisiaj jesteśmy zafascynowani kulturą żydowską. Ja też lubię kulturę żydowską. Ja tańczę żydowskie tańce. Więc ja też lubię kulturę żydowską. Ale musimy się nie obawiać. Nowe jest lepsze. My możemy im powiedzieć, wiesz co, bracie, tak naprawdę musisz wiedzieć, że nowe jest lepsze. Nowe przymierze jest
oparte o lepsze obietnice, o większe obietnice. To, co możesz osiągnąć w Nowym Przymierzu, jest daleko lepsze niż to, co otrzymali nasi bracia Żydzi. Daleko lepsze. Po co się zwracać do starego, jeśli przez wiarę możesz mieć więcej? Gdybym dał ci dzisiaj taką obietnicę, gdybym powiedział ci tak, mogę dać ci 100 tysięcy dolarów albo wypasiony samochód ekstra, ale masz dwie możliwości. Albo musisz wypełnić cały zakon, albo musisz uwierzyć, że ja ci to dam, że jestem na tyle dobry dla ciebie. To co wybierzesz? Chyba lepiej przez wiarę, nie? Chyba lepiej przez wiarę. Nowe jest lepsze. Jesteśmy oparci w Nowym Przymierzu o lepsze obietnice. O lepsze obietnice. Mamy całe niebo, otrzymaliśmy za darmo z łaski Jezusa przez wiarę. Po co wracać do myślenia, że będziemy zapracowywali na coś? Po co wracać do takiego myślenia? Chciałbym powiedzieć dwa zdania, które mogą być kontrowersyjne, ale jesteście przyzwyczajeni, nie? Powiem dwa zdania, ale proszę, nie próbujcie mnie linczować, zanim nie usłyszycie, skąd to wziąłem. Dobrze? Ja szukałem słów, jak najlepiej to wyrazić i nie wiem, czy są dobre słowa, które mogą to wyrazić. Mi się wydaje, że najlepiej to Biblia wytłumaczy. Proszę, pierwsze zdanie. Błogosławieństwo wynikające z zasady siania i zbierania jest niższym poziomem błogosławieństwa. To niefortunne określenie, niższy poziom, niższy, gorszy poziom błogosławieństwa. Drugie zdanie. Wyższym poziomem błogosławieństwa jest błogosławieństwo wynikające z obietnicy dostępnej przez wiarę. Może to nie jest fortunne tak powiedzieć. Ale myślę, że w tym wszystkim, co mówię, to chyba czujecie, o co chodzi. A powiem wam, skąd to wziąłem. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na tym fragmencie. To jest najważniejszy fragment dzisiaj. Fragment dotyczący, mówiący o pewnej sytuacji, która miała miejsce pod górą Synaj. Właśnie pod górą Synaj zaczęło się Stare Przymierze. Mojżesz 40 dni pościł na górze, Bóg wypisał na kamiennych tablicach przykazania i Mojżesz zszedł z tej góry i przyniósł. W ten sposób zaczęło się Stare Przymierze. Dla nich to było wtedy Nowe Przymierze, ale dla nas to jest Stare Przymierze. I co się zdziało? Oblicze Mojżesza promieniało od chwały Bożej. Prawda? Jego oblicze promieniało. Izraelici patrzyli na niego i to było tak dziwne. On chyba nie chciał, żeby oni uważali, że on jest kimś wyjątkowym, więc zasłaniał swoje oblicze. I Paweł apostoł, mówiąc do Koryntian, odnosi się właśnie do tego wydarzenia. Posłuchajcie. Proszę kolejny slajd. 2 Koryntian, 3 rozdział, 2 wersety, od 7 do 9. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych, stop. Zatrzymajmy się tutaj. To jest fragment, który trzeba powoli, którym się trzeba powoli delektować. Służba śmierci. Masz odwagę, żeby dzisiaj tak powiedzieć? O przykazaniach? Taka duża część Kościoła mówi, wow, mamy przykazania, musimy uczyć dzieci przykazań. A Paweł nazywa to służbą śmierci. Mocne słowo. Paweł miał odwagę. Wiecie, co jest ciekawe dla mnie? Że Paweł był Żydem. Gdyby nie był Żydem, to byłby nazwany antysemitą. Ale był Żydem, więc jak to nazwać Żyda antysemitą? Ale mówi takie mocne słowa. Wiecie, słowa, które nie uchodzą. To jest coś, co nie uchodzi. Dzisiaj w Kościele my się boimy mówić w ogóle takie coś. Że to była służba śmierci. To, co Mojżesz zniósł z góry na dół. Przykazania, które rozpoczęły służbę Bożą, które później to była też świątynia, to, co się działo w świątyni. I Paweł nazywa to służbą śmierci. Mówi, służba śmierci wyryta literami na kablicach tamiennych. Ale mówi coś takiego dalej. Proszę jeszcze raz ten fragment. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę,
że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego. Więc co mówi ten fragment? Że ta służba, pomimo tego, że była służbą śmierci, miała chwałę. Czy jest chwała w Starym Przymierzu? Jest. Czy jest błogosławieństwo w Starym Przymierzu? Jest. Ta służba miała chwałę. Ale Paweł mówi tak, skoro służba śmierci ma chwałę, to dalej, proszę dalej, to czy niedaleko więcej, ja o tym to słowo, to, ten zwrot podkreślałem tydzień temu już, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha, jeśli bowiem służba potępienia, znowu mocne słowo Pawła, jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Dlatego właśnie zapytałem, czy chcesz, żeby działała w tobie zasada siania, zbierania? Czy chcesz być poddany tej zasadzie? Bo ja ci powiem, z zasady siania i zbierania zbierzesz. To, co zasiejesz, to zbierzesz. Więcej nie. Jak rolnik zasieje ziarno, powiedzmy, soczewicy, nie wiem, czy jest, jak zasiejesz ziarno soczewicy, to nie zbierze bananów ani kokosów. Prawda? Nie zbierze. To, co zasiejesz, to zbierzesz. Tak działa zasada siania i zbierania. Więc ona ma błogosławieństwo? Ma. Zgodnie ze swoją zasadą. Co zasiejesz, to zbierzesz. Ale on mówi tak, skoro tamto przymierze oparte na tej zasadzie ma chwałę, to czy nie daleko więcej, daleko więcej. Wiecie, co znaczy daleko więcej? Jak wbiega dwóch zawodników na metę i wiecie, obaj się rzucają na linię, to później trzeba robić w zwolnionym tempie, sprawdzić, czy to ten wygrał, czy ten, bo ważna decyzja, niektóry dostanie złoty medal, czy ten. Ale jak ktoś biegnie daleko do przodu, no to nie trzeba w zwolnionym tempie sprawdzać tego. Ktoś jest daleko do przodu. Czy rzeczywiście dostrzegasz, że Izraelici byli błogosławieni? Tak, dostrzegamy to, ja to dostrzegam. Czyż my niedaleko więcej powinniśmy być błogosławieni? A czy jesteśmy? Dlaczego tego nie dostrzegamy? Dlaczego tego nie dostrzegamy? Skoro powinniśmy być daleko więcej. Wiecie, to nie jest taka różnica, że no, mamy też jakieś błogosławieństwa. No, jesteśmy tak mniej więcej na równi. Troszkę wyprzedzamy ich. Nie troszkę. My nie powinniśmy wyprzedzać ich troszkę. Daleko więcej. Patrzymy dzisiaj na Stare Przymierze i mówimy, wow, Eliasz, takie rzeczy się działy. Elizeusz, siekierę z wody wyciągnął. Niesamowite. I myślimy sobie, ci to byli goście. Czy niedaleko więcej powinniśmy czerpać z przymierza my? Czy nasze przymierze ma gorsze obietnice? Nie, Biblia mówi, ma lepsze obietnice. Dlaczego tego nie doświadczamy? Inny temat. Daleko więcej. Zrozumcie, nowe jest lepsze. To, co powiedział Bóg, nie przejmuj się, mój syn uczynił to samo. Nie obawiajcie się. Nowe jest lepsze. Nie trzeba się obawiać, nie trzeba patrzeć za siebie i myśleć sobie, wow, kim ja tutaj jestem. Nie, mamy niesamowite obietnice. Niesamowite obietnice. Idźmy za tym, kochani. Ja zdążam do tego, ja dlatego powiedziałem wam, ja chcę za tym iść. Ja wiem, że obietnice, do jakich mamy dostęp, dziedzictwo, nasze dziedzictwo, jakie mamy w Jezusie, bo czym jest dziedzictwo? To jest błogosławieństwo. To błogosławieństwo, o którym ja mówię, błogosławieństwo w Nowym Przymierzu, to jest właśnie dziedzictwo, jakie jest nam dla nas dostępne. To, co my mamy, albo to, co możemy mieć, to, za czym idziemy, czego pragniemy, to jest tak niesamowite, że jak powiedziałem już tydzień temu, jeśli tylko wejdziemy w błogosławieństwo Nowego Przymierza, to zadziwimy świat. Biblia mówi o tym, że mamy pobudzić Żydów do zazdrości. Czym? Czym my dzisiaj pobudzamy ich do zazdrości? Czym? Kościółkiem ze 120 osobami? Czym my dzisiaj Żydów pobudzamy do zazdrości? Chcę wam powiedzieć,
my mamy ich pobudzić i pobudzimy ich do zazdrości, jak wejdziemy w błogosławieństwo Nowego Przymierza. Nie idźmy za czymś gorszym, nie wracajmy do starego, nie wyciągajmy pewnych rzeczy, żeby otrzymać błogosławieństwo ze Starego Przymierza. Nie wyciągajmy. Nowe jest daleko lepsze. Daleko więcej. Zapamiętajcie to, co tam podkreśliłem na czerwono. Daleko więcej jest dla nas. To nie tylko to, że zasada siania, zbierania działa w dwie strony i możesz też doświadczyć przekleństwa. Nie tylko o to chodzi. Chodzi też o to, że błogosławieństwo w nowym jest daleko większe. Daleko. Paweł mówi do tych samych Galacjan, do tych samych Galacjan. Proszę kolejny slajd. Paweł mówi tak w 3 rozdziale. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Jeśli masz dziedzictwo z zakonu, jeśli otrzymujesz, bo siejesz i zbierasz, to nie jest z obietnicy. Zrozumcie, my potrzebujemy otrzymać z obietnicy przez wiarę w Jego łaskę. Jeśli zasiałeś i zbierasz, to nie jest z obietnicy, on mówi. A Bóg obdarzył Abrahama przez obietnicę. Nie ma się z czego szczycić, jeśli dostajemy w zamian za coś. Nie ma się z czego szczycić. I dalej też mówi, proszę kolejny slajd, też do Galacjan. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Po co nam Chrystus? Po co nam Jezus? Po co nam Jego śmierć? Skoro możemy otrzymać niebo, błogosławieństwo w zamian za to, co robimy, siejemy i zbieramy. Jeśli ta zasada działa i żyjemy według tej zasady, to po co nam Chrystus? To, co zasieję, to zbiorę. Żyję tak jak otrzymuję tak, jak żyję. To po co mi Chrystus? Daremnie umarł Chrystus. List do Rzymian. Kolejny slajd. List do Rzymian. 4 rozdział. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata. Że jest. W Biblii greckiej jest napisane, że on jest i staje się. Tam jest bardzo ciekawy zwrot użyty. Ja nie chcę tego tłumaczyć aż za bardzo. A tam jest użyty taki zwrot, że Abraham nie będzie dziedzicem świata, tylko że jest i staje się. Jest użyty bezokolicznik w tym miejscu. To znaczy, że on jest dziedzicem świata i że staje się dziedzicem świata. Więc dalej. Lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są ci, ja nie podkreśliłem tego słowa tylko, bo też nie ma tego w greckim tłumaczeniu. Bo jeśli dziedzicami są ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica się obróciła w niwecz. Jeśli mamy dziedzictwo, jeśli szczycisz się, że otrzymujesz coś, bo zasiałeś, no to obietnica jest daremna. Po co ci obietnica? Zbierasz to, co zasiałeś. To nie jest obietnica. To nie jest wiara, to nie jest Ewangelia. Ja chcę podkreślić to. Zakończę, rzucę na koniec ten fragment, który ostatnio pokazywałem, który wzbudzał może kontrowersje. A tak jak mówię, to nie jest moje słowo, to Paweł pisze. Też do Galacjan. Proszę ostatni slajd. Galacjan 5:4. Najmocniejsze słowa tego listu. Odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy pokładacie swoją ufność, szukacie usprawiedliwienia w zakonie. Wypadliście z łaski. Kochani, żyjemy pod nowym przymierzem. Żyjemy w nowym przymierzu, które jest daleko lepsze. Daleko lepsze. Daleko. Nie wracajmy do starego. Jeśli wrócimy do starego, to nie dojdziemy do nowego. Zrozumcie, kiedy Paweł mówi do Koryntian, że skoro oblicze Mojżesza jaśniało, to czy niedaleko więcej my powinniśmy otrzymywać? Czy niedaleko większe powinno być nasze błogosławieństwo? To ja chcę powiedzieć, czy chcesz tam dojść? Bo jeśli chcesz tam dojść, to musisz iść w nowym przymierzu. To musisz iść przez wiarę, to musisz spodziewać się przez wiarę wypełnienia wszystkich obietnic. Nie próbuj wracać do zasady siania, zbierania. Dopóki żyjesz na ziemi, to będziesz z tego miał. Ale nie bądź poddany wierze i wierze w łaskę Jezusa. Temu bądź poddany i temu się oddaj. Jedynie to może doprowadzić Kościół do takiego miejsca błogosławieństwa. Zrozumcie, ja to mówiłem. Wrócę do początku tego wszystkiego, co mówiłem tydzień temu. Dlatego, że taka jest wizja tego Kościoła. My idziemy w duchu Nowego Przymierza. My idziemy w duchu Nowego Przymierza.
My potrzebujemy zrozumieć nowe przymierze. Zrozumieć, że w nowym jest, że w nowym mamy daleko więcej. Nie wracajmy z powrotem. Nie wracajmy z powrotem. Tak jak mówi Biblia, do wymiocin. Nie wracajmy. Nowe jest lepsze. Ja nie chcę, żeby nikt z nas w jakiejkolwiek sferze, w jakiejkolwiek dziedzinie odpadł od łaski. Bo może tak być niestety. Nikt z nas nie powinien odpaść od łaski, bo nie po to umarł Jezus. Piosenka, którą śpiewaliśmy, niesamowite słowa. Niesamowite słowa. Nie chciałeś być sam w niebie, dlatego niebo przyprowadziłeś tutaj. Wyobraźcie sobie. Jezus nie chciał być sam w niebie. On mówi tak, ja idę przygotować wam miejsce i przygotowuję miejsce, ale ten dom był jeszcze pusty. I on nie chce być sam. Ja byłem sam. Był taki moment mojego życia, że byłem kawalerem i mi tak doskwierała samotność. Wracałem do pustego pokoju. Ja wiem, co to znaczy. Wiesz, nie chcesz być sam. Jezus nie chciał być sam, dlatego niebo sprowadził tutaj. Amen. Witajcie na kanale Inna Droga. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, jakie umieszczamy, wciśnijcie ten dzwonek. Do zobaczenia.